Z jednej strony myśmy wiedzieli już od dłuższego czasu, że potrzebujemy troszeczkę przerwy. Natomiast co do wyboru momentu, zgadzam się, że to może budzić jakieś kontrowersje. Dlaczego akurat teraz? Odchodzisz no tuż praktycznie przed premierą. To jest jakby ojciec opuszczał matkę przed porodem. Nie jest ci szkoda, bo to taki jest dosyć dziwny sygnał dla graczy, czy udziałowców, czy innych, oczywiście, że nie chcesz być na premierze. Czy coś jest nie tak z tą produkcją? Nie, wręcz przeciwnie. Jestem tak przekonany, że Wiedźmin odniesie sukces, że nie uważam, że muszę być konieczny, że jestem niezbędny w organizacji w momencie jego premiery. Tak. A nie boisz się Dragon Age'a drugiego? Doświadczenie mi mówi, żeby się nie martwić na zapas, bo w branży gier wszystko się rozjeżdża i na różne strony. Więc to jest pierwsza rzecz, czego się na zapas bym nie obawiał. A druga rzecz jest taka, że oczywiście Dragon Age będzie miał większy budżet marketingowy, natomiast bezpośredniego porównania z Dragon Age'em Wiedźmin II nie ma się w ogóle czego obawiać. I wręcz na tym, że będzie blisko premiery Dragon Age'a, może wygrać, dlatego że my jesteśmy przekonani, że z takiego porównania punkty będzie zbierał przede wszystkim Wiedźmin. Więc być może Dragon Age będzie bardziej widoczny marketingowo. Natomiast jeśli będą jakieś artykuły o RPG-ach i będzie bezpośrednie porównanie Dragon Age'a i Wiedźmina II, to absolutnie nie boimy się takich porównań i wierzymy, że Wiedźmin będzie w tych porównaniach wyglądał znacznie korzystniej.